Halo, dzień dobry, witam się z Wami bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. Czekajcie, właśnie jeszcze ostatnie ustawienia aparatu. Niestety musiałam tutaj się przesiąść, bo jak widzicie, z tej strony mamy okno i te okno mi przeszkadza, bo daje mi, słuchajcie, światło, znaczy takie, wiecie, nieodpowiednie światło. O, ja się tak troszkę tu przesunę, przytulę się do moich kwiatków, pięknych zresztą. No i lecimy, słuchajcie. Filmik ten będzie przeznaczony pielęgnacji. Mówiłam Wam, że będę chciała przygotować Wam taki filmik z pielęgnacją. Pokażę Wam, co do czego używam i używam tu rzeczy już jakiś dłuższy czas lub niektóre krótszy, ale lubię. Zacznijmy może od czego? Od pielęgnacji, czyli od mycia twarzy. Do mycia twarzy jeden produkt mam całkowicie nowy, dwa już jakiś czas stosuję, ale mogę Wam polecić z czystym sumieniem. Po pierwsze, Eveline Cosmetics, słuchajcie, to jest coś, co było w paczce PR-owej i nawet nie sądziłabym nigdy w życiu, że... Szczerze, nie kupiłabym tego będąc w drogerii. Nie wiem, jakoś coś by mnie tutaj zwiodło. A tu mamy oczyszczającą pastę do mycia twarzy z aktywnym węglem. Trzy w jednym nawilżający żel myjący, peeling odblokowujący pory i maseczka eliminująca zaskórniki. I słuchajcie, to jaka skóra jest po tym produkcie, po tej paście, jest po prostu dla mnie szokiem. Dla mnie to jest szok. Pasta wygląda jak, słuchajcie, jak takie trochę błoto, pachnie super, zapach jest po prostu fantastyczny, rozprowadza również się super, zaraz Wam pokażę, ona ma takie tutaj drobineczki, czyli właśnie tak zwane te kuleczki, czyli ten peeling węglowy i naprawdę, słuchajcie, to jaka skóra jest po tym gładziutka, taka oczyszczona, taka... Naprawdę super i bardzo, bardzo taka świeża, także polecam Wam bardzo serdecznie, jeżeli szukacie czegoś takiego naprawdę porządnego do mycia twarzy, od razu z peelingiem, to ja Wam to polecam. Oprócz tego powiem Wam, że po tym czyszczeniu twarzy tym produktem będziecie miały takie odczucie zimna troszeczkę, takiego chłodzenia, także naprawdę teraz jeszcze na tą porę roku po prostu... must have, także ja bardzo się cieszę, że mogłam to przetestować i z czystym sumieniem polecam Wam serdecznie tą pastę. 24 godziny nawilżenia, technologia Hydra Concept 3D. Tutaj to może bym się nie wczuwała. Cera mieszana, tłusta, ze skłonnością do niedoskonałości i błyszczenia się. Naprawdę super, bardzo, bardzo Wam gorąco polecam tą pastę z Eveline. Rzecz kolejna, która mnie zachwyciła, którą mam od niedawna, jest to Bielenda, o dziwo, Argan Cleansing Face Oil i to jest, słuchajcie, z kwasem hialuronowym olejek do mycia twarzy. Ja go kupiłam tutaj w polskim sklepie za 3,99. Dziewczyny, to jak to myje twarz, to jak ta twarz pachnie potem Wam pod nosem, ja nie wiem, do czego to porównać. To jest jakiś zapach, ale taki zaczepisty zapach. Mogłabym mieć takie perfumy. Naprawdę cudowny zapach, taki bardzo delikatny, coś jak Chanel, te takie pierwsze zapachy, albo jak Chanel Mademoiselle. Coś w tą nutę, super, po prostu ekstra i twarz jest taka gładziutka, leciutko tutaj, bo przynajmniej tutaj w tej okolicy moja twarz delikatnie się świeci, to znaczy to jest taki naturalny połysk, naprawdę ekstra, 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 za dużo tutaj mówić nie muszę. Aplikujecie jedną pompeczkę, słuchajcie, na zwilżoną troszeczkę namoczoną twarz, myjecie, pojawia się taka lekka pianka, potem to zmywacie i to jest cały zabieg. Super, polecam bardzo serdecznie, bo bardzo przyjemnie używa się tego produktu. Ja nawet nie wiedziałam, że Bielenda wypuściła tak fajne produkty, a jeszcze tym bardziej nie wiedziałam, że będą one na rynku zagranicznym. I słuchajcie, nic po polsku, po prostu to akurat mnie bardzo dziwi, bo wydawałoby się, że to jest nasz polski produkt. Nie wiem, dajcie mi znać. Także polecam bardzo serdecznie. I ostatnia rzecz, dla mnie totalna nowość. Ja nie sądziłam, że w czymś takim w ogóle, że w takiej postaci jest produkt do mycia twarzy. Pachnie super, bo tak miętowo, aloesowo, nie wiem, orzeźwiająco. I jest to nic innego, jak słuchajcie, w takim sztyfcie produkt do mycia twarzy. Nic tutaj, co prawda, teraz nie będzie widać. Nie wiem, co ja Wam pokazuję, ale pachnie fantastycznie, jest on z Balea i jest to po prostu nic innego jak taki, nie wiem jak mam to powiedzieć, no ale to jest taki stick to foam, czyli takie, wiecie, w sticku na zwilżoną twarz pojawia się Wam bardzo delikatna pianka, myjecie, masujecie twarz, zmywacie ciepłą wodą
I wsio. Także ja to dostałam od Asi i bardzo się cieszę, bo ja w życiu bym też po to nie sięgła, bo chyba że z ciekawości, ale raczej bym się bała takich nowych produktów w takiej postaci jeszcze sticka. Nigdy czegoś takiego nie miałam, także polecam. Bardzo fajnie orzeźwia o twarz. Także to odżywia. Więc mamy coś do mycia twarzy. Teraz może przejdźmy do czegoś, co ja teraz aplikuję. I widzicie, i teraz powinnam mieć produkty zdękowane. Ponieważ użyłam jeszcze od Asi z Deli, miałam coś w tej postaci, takich kwas, tam był chyba hialuronowy i kolagen, coś takiego. To było z Deli i to było w takiej postaci koncentratu i to było super. To było takie serum przeźroczyste, drugie było chyba białe. Ja je wykończyłam, bardzo lubię do pielęgnacji właśnie takie produkty w takiej płynnej z pipetką, ale w takiej przeźroczystej, widzicie, takie ekstrakty. Nie wiem, jak mam Wam to powiedzieć. No to eliksir z Bioven. Dalej mamy z Eveline. Nie wiem, czemu ja to trzymam wciąż w pudełku. Słuchajcie, cały czas ja mam manię trzymania rzeczy w pudełkach, nie wiem czy Wy też. Mamy tutaj aktywny detoks, 5% kwasu glikolowego, kuracja nawilżająca, niweluje skutki smogu i zanieczyszczeń powietrza, opóźnia starzenie się skóry. Także taki produkt, pudełeczko wyrzucam, nie wiem po co mi. Jak widzicie, zostało mi tyle, a ja to stosuję każdego dnia rano. Zamiennie czasami z tym i tego produktu mam tyle w butelerce, także oba mi się niedługo skończą, będę zastanawiała się nad czymś kolejnym, nad czymś całkowicie nowym, ale zdam Wam oczywiście reklamę, zdam Wam recenzję. Powiem Wam, że korci mnie bardzo, właśnie chyba z Bielendy też jest taka seria wypuszczonych, coś z witaminą C, chyba z Bielendy, tak mi się coś wydaje i bardzo bym to chciała, coś fenomen, nie pamiętam teraz, nie chcę pomylić nazw, ale są pewne rzeczy, co mnie kuszą, zobaczymy, czy dam radę je gdzieś dostać. Także mamy Bioven i Eveline, aktywny detoks, kuracja nawilżająca, a tutaj Jauf Elixir, kwas hialuronowy. Także to jest moja pielęgnacja poranna. Dalej, jeżeli chodzi o kremy, kremy mam dwa i też stosuję je naprzemiennie. Teraz, gdy jest takie słońce, powiem Wam, że bardziej sięgam po ten produkt. To jest Christian Breton Age Priority Thermo Innovation Year Less z SPF 30. I to jest właśnie powód, dla jakiego po ten produkt sięgam wpierw, bo ma właśnie SPF. Czekaj, około 20 funtów, więc nie mało. I to była przecena chyba bodajże z 50, więc dość drogi produkt. Zobaczymy. Jak na razie bardzo mi odpowiada, bardzo lubię twarz po tym produkcie. Jedyne co jest takie lekko, może nie irytujące, tylko na początku mnie to irytowało, bo nie wiedziałam, czy tak będzie. Tu mamy pompeczkę, już Wam pokazuję. Tu jest ten kremik i po aplikacji tego kremu mam wrażenie, że skóra jest taka natłuszczona i zawsze oczekuję tą chwilkę, aczkolwiek jest to też fajna opcja, słuchajcie, bazy. Wtedy nie trzeba już jakby aplikować kompletnie niczego, tylko z kolei potrzebuję wtedy przymatowienia skóry, bo jednak ona jest taka wyświecona po tym kremie. Na pewno teraz widzicie, odbija się aż światło. I to jest taki jedyny tylko minus teraz dla mnie, bo jest słońce, więc wiecie. Więc raczej chciałabym taką przybatowioną, zgaszoną twarz, aniżeli zgaszona twarz. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale wiecie, o co mi chodzi. Także to jest tylko minus. Pachnie przepięknie, bardzo tak ekskluzywnie, bardzo ładnie. Także Christian Breton Age Priority. Dajcie znać, czy znacie ten produkt, czy używałyście lub miałyście zamiar kupić. Jest oczywiście anti-aging. Także to jest dla, słuchajcie, dla dojrzałej cery. Także uwielbiam. No i druga rzecz to jest coś, co ja kupiłam sobie jakby w zestawie. Tutaj jest na noc, tutaj mamy na dzień. To jest Valcena Lift Performance. I to już jest lekki, taki fajny, przyjemny krem, z tym, że nie widzę, by tu było właśnie, słuchajcie, SPF, czyli nie widzę tutaj żadnego protektora, żadnej ochrony. Zapach też fantastyczny, w ogóle te kremy takie droższe naprawdę przepięknie pachną i to jest chociażby jeden z takich głównych powodów, dla jakich też ja po nie bym sięgała, gdybym mogła je powąchać. Natomiast to jest krem na dzień, słuchajcie, i on również jest przeznaczony do cery dojrzałej. Pudełeczko, jak widzicie, jest bardzo ładne, ja też go kupiłam w
w TK Maxie. Naprawdę polecam Wam. Piszę tutaj, że to jest Natural Rose Absolute. Także może na jakiejś bazie, słuchajcie, nie wiem, płatków róż czy olejku różanego, nie wiem, ale zapach jest fantastyczny, walcena, po prostu krem na dzień. O tyle jest fajniejszy, że nie jest taki tłusty w konsystencji. Więc polecam, polecam, jeżeli gdzieś u siebie znajdziecie w TK Maxie, to polecam Wam po prostu sprawdzić, wypróbować, przekonać się. I rzecz kolejna, właśnie z walceny, Nutrilift, również fantastyczne serum na noc. Przepięknie pachnie, fajnie się absorbuje. Uwielbiam, uwielbiam i jest one przeznaczone do cery suchej. Także coś dla mnie i również Natural Rose Absolute. Także taki oto produkt. Polecam serdecznie, uwielbiam na noc. Czasem zamiennie na noc używam również ten kremik, również z pompeczką. Jest to Gly Skin Care Gold Collagen Face Cream. I to jest z 24-karatowym złotem, kolagenem i kawiorem. Także również same fajne rzeczy, pompeczka. Co jest fantastyczne, że teraz robią w taki sposób, słuchajcie, opakowania. To jest ogromny plus tutaj dla tej marki. Kremik jest, jak widzicie, zapach już jest mniej taki intensywny jak w tamtych, ale również przyjemny, bardzo delikatny, fajnie nawilża. I tu już jest o tyle fajniej, że właśnie się bardzo szybko wchłania i nie czujecie takiej lepkości, takiego czegoś, jakby takiej tłustej warstwy na skórze. I to jest fantastyczna rzecz. Także ja naprzemiennie raz to, raz to. Także te dwa zużyję do końca, dopiero wtedy zakupię sobie ewentualnie coś nowego na noc. Rzeczy kolejne, jakie ja mieszam czasem z kremami na noc, to jest na przykład Diaderma. Tego nie mieszam, to stosuję samo. Co jakiś czas stosuję sobie to na oczyszczoną skórę albo w dzień. Jeżeli wiem, że nie robię makijażu, albo na noc bezpiecznie na oczyszczoną skórę twarzy, wtedy tylko aplikuję sobie ten olejek, już żadnych innych dodatkowych rzeczy i to poprawia jakby koloryt mojej skóry i kocham ten produkt za zapach. Jest to produkt, jaki dostałam od Asi, której serdecznie dziękuję, bo nawet bym nie wiedziała, że to jest tak fajny produkt. Mam poczucie, że moja skóra jest ciut ciemniejsza, jest taka bardziej jakby pomarańczowa. Tutaj mamy karoten oil, czyli właśnie olej marchewkowy. Wiecie, o co mi chodzi? Beta karoten. No, także poprawia koloryt naszej skóry, fajnie nawilża, przepięknie pachnie. Polecam serdecznie. Ja nie stosuję go często. O, właśnie miałam Wam pokazać buteleczkę. Nie stosuję go bardzo często. Jak widzicie, takie jest zużycie, bo uwierzcie mi, że tego produktu bierzecie dosłownie kropelkę. Kropelkę na całą twarz. Także tak wygląda ten produkt. Cieszę się, bo będę miała go naprawdę dość na długo. A na pewno sprawdzi się u mnie fajnie jesień, zima, mam nadzieję. Rzecz kolejna, jaką właśnie dodaję czasem do kremu, ale nie robię tego też często, żeby jednak nie przesadzić, to jest Clarins, słuchajcie, i to jest Radiance Plus Golden Glow Booster. I to jest taki olejek. O, taką ma końcóweczkę. Jeśli chodzi o zapach, słuchajcie, tego produktu, to niestety, ale jest drażniący, bo wyczuwacie tutaj coś takiego jak samoopalacz, czyli ten taki, wiecie, ten taki, to takie coś, co jest w samoopalaczach charakterystyczne, co czasami odpycha. To tutaj jest to bardzo dość mocno wyczuwalne. Pomimo, iż to Clarins powinno, dajmy na to, pachnieć naprawdę ładnie, to jednak tak nie jest. Ale za to działanie jest bardzo fajne, równomiernie się z kremem fajnie rozciera. Fajnie absorbuje się w skórę, także nie ma żadnych plam, nie robi żadnych przebarwień. Super fajny produkt. Dalej, czasem, dlatego mówię czasem, bo to już jest rzecz bardzo tłusta. Tu widzicie zużycie, również dajecie jedną pompeczkę. To jest Foam London Antioxidant Repair Oil Complex. To jest taki kompleks olejków. Słuchajcie, tylko tutaj co jest drażniące, jest właśnie geranium. To jest geranium, które mnie mega drażni, bardzo drażni, aczkolwiek już się do niego drażniło, już się do niego przyzwyczaiłam po prostu, bo ten olejek też nie był, pamiętam, tani, a bardzo, bardzo fajnie mi się go używało. Fajnie działa na skórę, fajnie, świetnie nawilża tą skórę. Skóra jest rano taka fajnie napięta, fajnie taka nawilżona, odżywiona, i mam wrażenie, że ja rano nawet nie zawsze po tym produkcie potrzebuję kremu nawilżającego, uwierzcie mi. Także bardzo fajna rzecz, ale tak jak mówię, to jest bardzo tłusta konsystencja, dlatego no niestety, jeżeli to już nanoszę, to tylko na oczyszczoną skórę twarzy.
I na to również nie aplikuję już kompletnie nic, po prostu sam ten olejek i to wszystko. Także to jest kolejna rzecz moja z pielęgnacji wieczornej. Dwa produkty, które teraz póki co odstawiam. Jeszcze do niedawna używałam retinol, ale teraz ciut zaprzestałam. W te takie bardzo, bardzo gorące dni nie do końca jednak się z nim czuję. Retinol 0,5%. Taki oto produkt The Ordinary oraz tutaj mamy witaminę C, 30% in silicon. Także takie dwa produkty stosowałam naprzemiennie albo nawet czasami i razem na wieczór. Teraz na chwilkę to zaprzestałam, dlatego że jest za gorąco. Więc to. Słuchajcie, jeśli chodzi o moje usta, również je pielęgnuję. Jak wiecie, mam na tym punkcie hopla, bzika, pierdolca, można by nawet rzec, olejki. Olejki do ust, tu już jest końcóweczka, olejek, nie wiem, gdzie jest ten mój drugi, taki żółty też gdzieś się, gdzieś biega, lata, skacze. Rzecz kolejna to jest Eveline, tamten olejek też z Eveline. Tutaj mamy Eveline, te dwa produkty do ust, czyli tu mamy peeling cukrowy i hialuronowy wypełniacz. Więc to tak. I jeszcze ostatnie rzeczy, słuchajcie, to są rzeczy pod oczy. Eveline Royal Caviar Therapy, redukcja zmarszczek i regeneracja komórek. Luksusowy, napinający krem pod oczy i na powieki. Wygładza, fajnie liftinguje, słuchajcie, głębokie zmarszczki, redukcja cieni i obrzęków. Także to jest kremik, który ja stosuję. Póki co za wiele Wam nie powiem, bo stosuję go naprzemiennie. Tu jest fajniejsza struktura, fajniejsza konsystencja i aplikacja, bo on się bardzo fajnie wchłania. Tu natomiast fajny krem Eucerin Hyaluron Filler Eye Cream, ale to już jest taka gęsta konsystencja. Ja na przykład miałam jeszcze krem, znaczy mam krem gdzieś z Eucerin, odstawiłam go na jesień, zimę, gdyż ta formuła jest bardzo tłusta i w momencie, kiedy ja sobie na przykład chcę go zaaplikować, dajmy na to rano, no niestety jest to trochę niekorzystne, bo wtedy mi się tu bardzo mocno dość wyświeca i jest taka tłusta ta skóra, także pod oczami, więc zdecydowanie stosuję go sobie bardziej na wieczór, a ten z racji tego, że jest taki lekki, na dzień. Także kremy pod oczy jak najbardziej tak. Więc to. O ustach, tak jak powiedziałam, po prostu olejkuję, balsamuję, skrabuję, peelinguję. Wszystkie moje produkty do ust już kiedyś macie, kiedyś miałyście w filmiku poświęconym ustom tylko i wyłącznie i tam właśnie Wam pokazuję i mówię o olejkach, o tych różnych pierdołach. Jeżeli chodzi o ciało, ostatnio wykańczam Derma Spa Goodness z DAF. To jest ten produkt, balsam, uwielbiam ciało po tym produkcie, uwielbiam zapach. Skóra jest taka fajna, taka jak pupa niemowlaka, bardzo lubię ten produkt. Mam już jego końcówkę i dwa produkty, jakie pokażę Wam jeszcze do pielęgnacji włosów, jakie ostatnio stosuję. Jak widzicie, zużycie, tyle już mi zostało. To jest nowa struktura włosów, cienkie, normalne, grube. Ekspresowa odżywka regenerująca. I tą odżyweczkę, słuchajcie, stosujemy na podsuszone lub suche włosy i nie spłukujemy. Także lubię bardzo ten produkt, przede wszystkim za zapach. Zapach po prostu nie wa, słuchajcie, coś fantastycznego. Ja już dzisiaj psikałam, co prawda, ale jeszcze troszkę. To jest odżywka, którą ja dostałam od mojej Moni, której bardzo dziękuję, bo wiem, że ona też jej używa, więc ja lubię, jak mamy coś podobnego, wtedy się wymieniamy opiniami, albo mamy podobne, albo odmienne. Co do tej odżywki, niestety muszę jej przytaknąć, że jest to fantastyczny produkt. Nawet nie sądziłam, że taka odżywka z Nivea będzie naprawdę tak fajnym produktem, zwłaszcza teraz w takie ciepłe dni, to ja sporo psikam moje włosy ochronnymi, słuchajcie, produktami, chronię je przed słońcem, a przed, wiecie, przed popaleniem i tak dalej, przed wysuszeniem, ale jak widzicie, fajnie mi się za to rozjaśniają same od słońca. Także Nivea głęboko pielęgnuje, ułatwia rozczesywanie, chroni przed uszkodzeniami. Z tym ułatwia rozczesywanie różnie, bo ja mam wrażenie, że jednak jak się tym spsikamy, delikatniutko mam wrażenie, że są takie jakby lekko po lakierze. Nie wiem dlaczego, ale takie lekko lepkie. Nie wiem, czy Monia też ma te odczucie, więc tutaj z tym rozczesywaniem to tak różnie. Ale czy dodaje objętości? Nie wydaje mi się. Nadaje blask, być może odrobinę, ale pięknie pachną włosy, to na pewno. Także odżywia i pięknie włosy pachną, cóż chcieć więcej. Rzecz kolejna, jak widzicie, również więcej niż połowa zużyta i jest to z Palmersa.
żeby się włosy nie łamały, czyli jak taki rekonstruktor musnąć. Tak wygląda ten produkt, trzeba wstrząsnąć, żeby była taka piana, jak widzicie. I spsikujemy włosy zwilżone. I oczywiście nie spłukujemy. Ja teraz nie mam umytej głowy, więc tego nie zrobię. Przepiękny zapach, oczywiście moja seria Palmer's Kokos, przepięknie pachnący produkt, także Wasze włosy nie dość, że będą ładnie pachniały. Jest to produkt z witaminą E, olejek kokosowy, fajne sprawy, to jest produkt naturalny, tutaj nie mamy żadnych SLS-ów i tych tam udziwniaczy, parabenów i tak dalej. No sulfates, no parabens, no Falates, no mineral oil, no gluten, no dyes. No, także bez żadnych sztucznych rzeczy. I to by było chyba wszystko. To jest wszystko, jeżeli chodzi o moją pielęgnację. Póki co nie będę Wam tutaj pokazywać do pielęgnacji ciała, jeszcze tam do kąpieli i tak dalej, bo to już jest jakby oddzielnie. Myślę, że tutaj chyba skupiłam się na tym wszystkim, co używam na co dzień. Po prostu na co dzień mieszając te produkty. Wiem, że może nie powinnam, ale z samej ciekawości, słuchajcie, jak się będą spisywać, po prostu je sobie mieszam. Wiem, że tak jest ciężko, bo gdybym używała cały czas jeden produkt, mogłabym jakby wypowiedzieć się w 100% o nim, ale z drugiej strony, jak je używam, sama widzę, czy poprawia się stan mojej skóry, czy się nie poprawia, jak to wygląda, jak co, z czym się je. I póki co, to są wszystkie produkty, jakie ja mogę Wam w 100% polecić w ciemno. No, także ja Wam bardzo dziękuję. Piszcie mi w komentarzach, jeszcze macie takie swoje produkty ukochane. Wypiszcie mi bardzo proszę w komentarzach pod filmem moim Wasze ulubione produkty do pielęgnacji ogólnej twarzy, ust, słuchajcie, nie wiem, dłoni. Oczywiście nie pominęłam w tym momencie, ale krem do rąk jak najbardziej tak. Tutaj akurat w tym momencie nie mam. Też psikam się na przykład mgiełkami, to też jest taka jakby dla mnie pielęgnacja, więc no jest tego trochę. Ale ręce już pominęłam, skupiałam się tutaj jakby najbardziej na twarzy, bo ona jest narażana na, wiecie, na czynniki zewnętrzne. Dobra, bo już będę pletła, głupoty plotła. Trzymajcie się cieplutko, piszcie mi w komentarzach, zostawiajcie mi w komentarzach, jaka jest Wasza pielęgnacja. Z ciekawością poczytam sobie komentarze. Może mnie czymś zainspirujecie, albo w ogóle coś może polecicie. Także dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Być może czymś Was zainspiruje. Jeżeli tak, to będzie mi bardzo miło. No i co, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to jest taki prostokącik z napisem subskrybuj, wówczas będziecie ze mną na bieżąco. No i oczywiście zostawiajcie łapki, no wiadomo, wiadomo. Ja wtedy wiem, czy ten filmik Wam się podoba, czy nie. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo gorąco. To była pielęgnacja Agi Cosmetic Candy. No, ostatnich miesięcy, można by tak nawet śmiało rzec. Także trzymajcie się, buziaki, bajo!